Siemaneczko ludziska, z tej strony Junior. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy trochę o takich sytuacjach z roboty, ale dla tych takich hejterów, którzy mnie uwielbiają, czas trochę ponarzekać, jak zawsze. Ja tam lubię sobie narzekać. Nie, ale słuchajcie, ostatnio mnie taki, kurde, pech spotkał, bo pech, no to znaczy jeden z mojej winy tak naprawdę, bo to moja głupota była. Człowiek zawsze zrobi, a później pomyśli. Tak niestety bywa. Słuchajcie, była zima, były odwilże. Ja utknąłem samochodem nieraz na takiej drodze, co mamy od rodziców, 300 metrów ona ma. Utknąłem nieraz i zamiast jak debil poczekać albo poprosić kogoś tam, gospodarza jakiegoś, żeby mnie wyciągnął, chociaż mam, no nie będę obrażał, ale niektórzy no nie chcą pomóc, także najlepiej to by w tysiącach płacić za wyciąganie, no ale no niestety, no nieraz tak jest, że ludzie też nie chcą pomóc, chociaż chodziło się, pomagało, albo jak ja bym mógł pomóc, to oczywiście też bym pomógł. Niestety, no nie miałem akurat kogo prosić, dzieciaki siedziały z tyłu, bo wracałem wieczorem do domu i ulgnąłem. No i wiecie, deszcz pada, to nie chciałem dzieciaków ciągnąć do domu, po prostu wiecie, no mówię, liczę na swoje umiejętności, mówię, tył, przód, rozbujam samochód, może z tej kolejny jakoś wyjadę, z tego błota i później dwuja i gaz do oporu i jakoś wyjadę z tej drogi, tak? No udało się raz, później drugi raz próbowałem, ale się nie udało. Wiecie, piłowałem ten samochód i w końcu zapiłowałem sprzęgło i dwumasę. No i dziękuję, do widzenia. No to jest taki pech z mojej głupoty, tak? No bo mogłem zostawić samochód i to znaczy nie zapiłowałem go właśnie tak jakby co ulgnąłem na tej drodze, tylko po prostu po tych ulgnięciach zaczęły się pierwsze objawy tak jakby kończącego się sprzęgła. Zaczęło szumić, jak naciskałem pedał. Tylko po prostu nie miałem gotówki, żeby to zrobić. Ja już wiedziałem, że sprzęgło, bo wiecie, no niestety też tak, wiecie, wprawy w poślizgach nie mam aż takiej, że gdzieś tam opanuję to, czy nie wiem, czy wyjadę, nie wiem, zawsze próbuję, wiecie, no człowiek jak nie spróbuje, to się nie dowie, tak? Udało się, wyjechałem, ale niestety, no coś kosztem czegoś, tak? Mogłem gdzieś tam poczekać, aż obeschnie, no ale samochód jest zawsze potrzebny, jak się ma jeden, to tym zwłaszcza, a i się ma rodzinę, to jest cały czas potrzebny. Ulgnąłem, nie poprosiłem nikogo, no moja głupota i ten, no i tyle. A jeszcze przed właśnie tym pechem trafiła mi córka do szpitala i okazało się, że ma tego rotawirusa czy coś, teraz panuje coś takiego. Całą noc mi wymiotowała, cały dzień się wkurzyli do szpitala, no i siedzi teraz już od soboty, mamy wtorek chyba bodajże. Także siedzi i się zapowiada, że będzie dłużej siedzieć, bo cały czas biegunki do tego męczą. No niestety, no tak się dzieje. I nie wiem, czy, nie wiem, oby mi druga się nie zaraziła, bo jak mi się druga zarazi, to córa to już naprawdę jakieś nieszczęście musi być, bo to, co się stało teraz w przeciągu ostatnich dni, to no naprawdę boli mnie to bardzo. Ale wiecie, ja sobie gdzieś tam z tym poradzę, to może kokosów tu nie zarabiam, ale gdzieś tam z tym sprzęgłem, chociaż tu drogi interes tak naprawdę, już poprosiłem o wycenę, to jest 2300 z naprawą już, bo tam dwumas też do tego dochodzi, no bo jak wiecie, wymieniać to wymieniać wszystko, a nie później robić drugą robotę, wiecie, tą samą, tak, wymienić to, co wiecie, może tam jest dobre. Ale ja się w takie rzeczy nie bawię, jak już coś zrobić, to dokładnie, a nie żydzić na tym, bo wiecie, jak człowiek żydzi tam złotówkę, to wiadomo, żydzi pieniądz, żeby jak najtaniej to zrobić, chociaż w takim aucie się tak powinno robić, ale to później znowu się odezwie i znowu to będę robił jeszcze raz, tak? No i po co se robić drugi problem? No, lepiej jak już rozwiązać problem, to całkiem, tak? No i właśnie
przez te swoje błędy zrozumiałem, że po prostu trzeba szanować wszystko i jak się jest biednym, to po prostu, wiecie, tak szanować, po prostu z szacunkiem podchodzić do tego, co się ma. No nie, tak szczerze to mi nie stać na takie prawdziwe serwisowanie auta, wymianę wszystkiego, bo tak się powinno wszystko robić. Później takie błędy wychodzą, później jest płacz, bo coś się zepsuło, bo jak człowiek nie dbał, to się zepsuło, tak? Jak były pierwsze objawy, to wtedy było trzeba to robić. No ale to mówię, to czasem jest tak, że człowiek chce takie coś zrobić, a nie ma jak. No i tyle, no. Koniec tematu, chcecie to hejtujcie, ja po prostu no, rozumiem swój błąd, tak? Zrozumiałem, na czym polega to i nie będę nikogo obwiniał, że ktoś mi to popsuł, po prostu ja to zepsułem i ja to naprawię, tak? Tyle. A słuchajcie, dzisiaj chciałbym tak trochę o robocie pogadać, trochę takie śmieszne sytuacje z pracy, śmieszne takie, wiecie, takie dziwne, ogólnie sytuacje z pracy. Słuchajcie, ja pracuję na dziale napojów, towaruję po prostu półki z napojami, tak? I nieraz moje napoje przyjeżdżają na różnych paletach, nieraz mam napoje, muszę przewalać palety całe, żeby się dokopać do czegoś, a nieraz mam takie całopaletówki, żeby po prostu jadę, wstawiam i zapominam o tej palecie, tak? No i biorę taką na przykład całą paletę sobie z magazynu, z napojem, żeby ją wstawić. No i są tam te korytarze, w Kauflandzie trochę jest inaczej niż w innym sklepie, są takie korytarze, no i wiecie, jak są te wejścia do działów, tak jakby, no są alejki po prostu i przed alejką są takie czołówki, że wystawiają taki towar, który jest w promocji, tak, że klient idzie, to się zainteresuje i stoi przed tą alejką i może coś kupi właśnie z promocji, tak. Fajne to jest, bo naprawdę tam nieraz nie trzeba czegoś szukać, bo przeważnie wstawiają te produkty, które są w gazetce i nie trzeba tam latać gdzieś po działach, szukać, tylko idziecie do takiej czołówki, bierzecie to, co chcecie i macie, tak? To jest spoko sprawa, no ale słuchajcie, wracając do tej sytuacji, babka sobie stoi przed taką czołówką, ogląda sobie ten towar, ja jadę sobie z paletą, no i wiecie, no ona stoi tam z koszykiem, i nie ma miejsca na koszyk, nie miniemy się, po prostu nie ma opcji nawet, żeby osoba przeszła, jak ja jadę z paletą, żeby przeszła, no tak wąsko jest. Paleta jest szeroka, ta euro, także wiecie, jeszcze paleciak, do tego ten elektryczny, także no wiecie, no, musi zejść ta osoba. Przeważnie wszyscy schodzą, no ale są takie osoby, które tego nie rozumieją, myślą, że ja będę stał i czekał, aż się namyśli, a ja też, wiecie, mam swoje określone godziny i chcę zrobić jak najwięcej, żeby później nie słyszeć, znaczy się, niepotrzebnych, wiecie, że to nie zrobione, tamto nie zrobione i tak dalej. Także mi się też śpieszy i wiecie, przepraszam taką osobę zawsze, czy mogę przejechać. A babka stoi przed tą czołówką i słuchajcie, jak kameleon, kurde, z paraliż i stoi. I laga dostała takiego i co zrobić, nie? I myśli i wiecie, jak glonojad do szyby, do tej czołówki się przykleja twarzą i tak rozłożyła ręce jak samolocik i pan przyjedzie. Ja tak słucham, patrzę. Śmiać mi się chce, już mówię, no nie, no i co ja mam teraz zrobić? Patrzę, no nie przejadę, mówię, może paleciakiem samym bym przejechał, ale mówię, paletą ją zahaczę i mówię, że albo towar obok zahaczę i coś zbiję, tak? No, ja i tak jeżdżę hardcore, bo ja nieraz potrafię przytrzeć jakieś inne palety, żeby tylko przejechać te... się tak nauczyłem i wiecie, i nic tam jeszcze nie zbiłem, nic nie ten. No ale wiecie, no nie będę, proszę ją, mówię jeszcze raz, żeby pani zeszła, mówię, z ten obok w alejkę, na chwilę, dosłownie 10 sekund ja przejadę i pani sobie może dalej ten towar oglądać. Ale nie, ona ta już się nie odzywa, obraziła się, że ja jestem, że nie umiem przejechać. Najlepiej, tak, dostać, wypić Red Bulla i przelecieć z tą paletą, najlepiej nad nią i żeby ona mogła sobie ten towar oglądać. No, ludzie są tacy trochę namolni, nie rozumieją, no ale idzie jej mąż,
Czapnął ją tak jak taką, wiecie, taką, jak to się nazywa, tę gumowę, co się przysysa do czegoś. Czapnął ją tak za kurtkę i i do tyłu, nie? Oderwał ją, wziął ją w alejkę, mówi, przejedź sobie. No i w końcu, wiecie, przejechałem. No chłop zrozumiał, że no nie da rady. Sam spojrzał, ocenił, no nie da rady. Ale wiecie, no są tacy ludzie, niestety. O. Albo taka sytuacja też, no mnie to taka sytuacja, no jak ktoś to patrzył z boku, to się tam naśmiał, bo wiecie, to może tak jak opowiadam, to nie jest śmieszne, no ale to tam, uwierzcie mi, że to tam nieraz taki kabaret jest, masakra, nie? Albo taka sytuacja, że młoda parka, słuchajcie, przychodzi sobie do Kauflandu, ja sobie tam wykładam te napoje, jestem już w dziale tam jakimś tam, załóżmy, i wykładam, i przychodzą w jakiś kolejny mój dział i słyszę odpalony hip-hop, przeklinają, rapują na cały sklep, nagle słyszę znowu przekleństwa, skurcz mnie złapał, kuuu, i tam kacha i inne lecą, drze się ta babka. Ja tam zaglądam, co tam się dzieje, bo mówię, może się w coś uderzyła czy coś. A gdzie? Chłopak leży na podłodze, ona tam tańczy, giba się do tego hip-hopu. Tu no za nogę się trzyma, bo ją boli. Skurcz ją złapał, drze się, wyzywa to i tak dalej. No i już tak mówię, ludzie się patrzą, no trzeba zwrócić uwagę. Mówię, bo no, zaczną wychodzić ze sklepu, nie? Bo nieraz są tacy, że patologia i wychodzą ze sklepu, nie? No i już mam iść. I babka akurat właśnie, przepraszam, pani, która pracuje w sklepie, się wkurzyła, idzie do nich i mówi, słuchajcie, mówi, jak nie opuścicie tego sklepu teraz, to mówi, wezwę ochronę, albo się uspokoicie, albo wychodzicie. Ona coś tam, i w ogóle dlaczego ten chłopak leży? A ona... Wiecie, oni byli zjarani po prostu, a ta babka tam się chichra i mówi, o, bo on po robocie zmęczony i musi se odpocząć. I w sklepie. I po prostu ludzie te odpowiedzi mnie rozwalają, nie? Ona, mnie to nie interesuje, proszę opuścić sklep albo wzywam ochronę. I akurat babka snapy se robi, dzwoni do koleżanek, ty, z Kauflandu nas wyrzucili, z kolejnego sklepu. I ja kręcę, no co za ludzie, no masakra, nie, ta młodzież. Albo nieraz przychodzą tacy ludzie, ja jestem ogólnie fan Pokemonów, przychodzi taka, no, grupa ze szkoły, tak, przychodzą jakieś tam młode dziewczyny i no to jest chłopak, nie? No już po dłuższym namyśle obczaiłem, że to jest chłopak, ale pierwszy takie spojrzenie, nie wiadomo co to, czy to dziewczyna, czy to chłopak, włosy jakieś jedne niebieskie, druga część różowe, jedne tu jakieś pomarańczowe. Ja to już się zastanawiałem, czy pokebala nie wyciągać z kieszeni i nie łapać go w pokebala, bo takiego Pokemona to ja jeszcze nie widziałem. Nie, no poważnie, no. Tacy są, ja nie rozumiem tej młodzieży, kolczyki pełno, ja nie wiem, to jakieś mutanty są normalnie. Powinni ich rysować na tych kartach, co kiedyś były w tych rogalikach albo w tych chipsach, co się kiedyś te... No powinni im robić zdjęcia i rysować, no i tam moce im przyznawać, bo to co się wyrabia w tym sklepie, ogólnie z tą młodzieżą, już nie mówię, że w sklepie, ale ogólnie z młodzieżą w szkołach i tak dalej, to jest masakra. Jak to kiedyś przyjdzie dzień właśnie walczyć o kraje czy coś, to ja nie wiem, jak takie coś stanie do obrony, to ja pierwszy chyba ucieknę. Nie, no poważnie, no bo ja nie wiem, co on ustanie i kamehameha zrobi, czy co, bo ludzie tak żyją, nie? Za dużo tych chyba internetów w świecie i masakra, nie? Dajcie spokój. No i słuchajcie, to tak chyba pokrótce, to chyba tyle z tych moich takich sytuacji. Jest ich dużo, ale nie będę wam, może podzielę sobie takie, wiecie, trochę poopowiadam, jakby się wam podobało, to mogę wam poopowiadać w innym odcinku. Oczywiście ja nie będę was zanudzał, trochę ponarzekałem oczywiście, jest co dla hejterów tam pisać, jest co dla osób, które mnie oglądają. Także myślę, że udany materiał, oczywiście w audio rozwalony.